zrywasz się, drżąc z zimna, choć noc jest ciepła i spokojna. Czujesz się tak, jakby ktoś przeszedł po twoim przyszłym grobie i przez moment zastanawiasz się, czy ten ktoś to ty? Nagle grunt się pod tobą zapada i lecisz w przepaść. Światło znowu rozbłyska, co nieco cię uspokaja. Przed tobą leżą opustoszałe kopalnie na szkel. Przenikasz ściany i pokłady, schodząc coraz głębiej i głębiej, aż dostrzegasz rozdętą postać. To pogrążony w bezruchu Mulahi, w stanie nie lepszym od tego, w jakim zastała go śmierć. Zatrzymane w pół drogi do zaświatów, niesamowite widmo czeka na ciebie. Tuż przed nim unosi się w powietrzu kościany sztylet, czekający na dłoń gotową do pchnięcia. Masz pewność, że gdyby w płucach stwora zachowała się choć odrobina powietrza, miotałby w ciebie przekleństwa. Czeka na zabójstwo, śmierć poza śmiercią i nie ma nadziei ani na jedno, ani na drugie. Odwracasz się plecami do ostrza, które z głuchym szczękiem upada na ziemię. Wystarczająca kara spotka tę istotę w krainie umarłych. Nie musisz jej więcej ranić. Zaskoczone i wdzięczne widmo Mulahia płynie i przenika przez ciebie, kierując się ku swej przyszłości, jakakolwiek by ona była. Zostawia w tobie część swego ja. Może z wdzięczności? Może byś ją przechował? I jest to iskierka nadziei, wypełniająca pustkę w tobie. Pustkę o kształcie sztyletu, pustkę, o której nie było ci wiadomo. Z głębin nadpływa krzyk wściekłości i kościany sztylet rusza, by wydrzeć ci serce. Budzisz się na ułamek sekundy przed uderzeniem i czujesz zimny pot spływający ci po plecach. Słyszysz głos, który powinien był pierzchnąć wraz z tym złym snem. Dowiesz się.